i w kolejnej części naszej rozmowy z kolegą Bartkiem Piszczałą. Porozmawiamy teraz już po tym, jak nam podsumował kolega sezon, swoje loty, opowiedział nam, jakie stosuje preparaty, jak postępuje z gołębiami. Przyszedł czas na te same gołębie. W poprzedniej części kolega nam opowiedział, że te cztery olimpijczyki, które miał w swojej hodowli, to nie był przypadek, że one były olimpijczykami, bo one zrobiły też na półolimpiadzie nazywanej tej wystawie w Budapeszcie też odniosły sukces. I z czego one się wywodzą, jak w ogóle kolega, na czym ma opartą hodowlę swoją, powie nam właśnie teraz kolega Waldek. Proszę bardzo. No może od razu zrobię taką małą poprawkę. Jeżeli chodzi o te olimpijczyki, były cztery, tak, na Poznań, wszystkie w sporcie. No sukces niesamowity, sam w to nie mogłem uwierzyć, na dwa liczyłem, po prostu no, cztery się zakwalifikowały bardzo dobrze. Jeżeli później chodzi o Budapeszt, to tam poszły dwa te gołębie, powtórzyły ten wynik i później Nitrę też te same dwa. Czyli te dwa moje podstawowe, gdzie teraz ich nazywam, będzie to mój kręgosłup taki w gołębiku rozpłodowym, cały proszę kręgosłup. Powiedzmy, to są te 37-31, tak? Tak, 37-07 z jednego roku. Tak. To jest cała para, która razem ze sobą latała i w parze były ze sobą w ogóle. Ja tak od siebie tylko dodam, że ja te gołębie pamiętam, dlatego że kiedy wykonuję fotografię całej kadry Polski na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu, to te gołębie się, że jako powtarzają. Tak, i ty zdjęć mi nie robiłeś, tylko widać. No dokładnie, bo to jest też czas goni po prostu w momencie, kiedy zwiększają, że tak powiem, ilość tych gołębi, bo doszły nowe kategorie w ostatnich latach i po prostu w tym momencie, no niestety trzeba się posiłkować tak. Tym. I tu to zdjęcie mam, czyli dobra, dalej. Dokładnie, no, tak niestety trzeba, ale zdarzy się niestety, że trzeba powtórzyć. No teraz już niestety, teraz na pewno będziemy, nie będzie ich. No to kiedyś tutaj powtórzymy. Także mówię, były cztery w Poznaniu, te dwa później powtarzały, te dwa pozostałe nie. No ten jeden jeszcze byłby w Budapeszcie, to tylko mój wyłącznie błąd, bo tak sobie jakoś wymyśliłem, że na Budapeszt nie chciało mi się tam szukać tych konkursów i dałem wszystkie trzy, czyli ten olimpijczyk jeszcze 81-47, taki z 8 roku, który był w A kategorii w Poznaniu, dałem ich wszystkich w kategorii D, tej Allround, bo one doskonałe miały wyniki właśnie w tych lotach i krótkich i dalekich. I wszystkie trzy dałem, także wiadomo, że jeżeli gdzieś w Polsce mnie znajdzie się lepszy gołąb, to automatycznie czy dwa lepsze, to moje wyskakują z trójki, no nie. No szczęście w nieszczęściu, że znalazł się tylko jeden lepszy gołąb tam w Polsce i były drugi i trzeci, no ale ten mój trzeci był już czwarty w Sosnowcu, więc nie załapał się na Budapeszt, a przegrał z moim trzecim raptem o kilkanaście setnych koeficjenta, także dla mnie on jest równorzędny też, no nie olimpijczyk, tylko powtórzył po prostu wynik i tak jakby był na tym Budapeszcie, nie? Automatycznie. Tym bardziej, że jak później sprawdziłem, mogłem go dać w kategorii A, ponownie jak i w Poznaniu, tak i mogłem go dać na Budapeszt 2 i tam bym miał drugi wynik. Znaczy drugi wynik u nas w reprezentacji byłby na drugim miejscu, poszedłby na Budapeszt. No ale mówię, to takie moje po prostu gafa. Tak, ale tak nie przywiązywałem po tym sukcesie w Poznaniu, cztery sztuki, także tam na ten Budapeszt tak nie przywiązywałem uwagi na tą wystawę europejską. I mówię, i dałem wszystkie trzy w tej klasie D i po prostu znalazł się go w Polsce lepszy, gdzie już wypchnął mi tego trzeciego mojego na czwarte miejsce i nie pojechał, chociaż miał kilkaście setnych koeficjenta, tylko miał gorszy wynik od tego 0,7 samczyka. Te gołębie, które masz w rozpłodzie, to my mamy na stronie internetowej i te olimpijczyki też, które tam występują, powiedzmy, one się wywodzą właśnie z tych rozpłodowych, które tam masz? Czy to są tak, to jest wszystko praktycznie, co tam jest na stronie, czy na mojej hodowli, są zdjęcia. Praktycznie może nie ma matki 07, bo to był gołąb uchowany u mnie. Była to samiczka, którą później zjadł jastrząb wiosną, także samczyk 07. Ojciec sam wychował go. Ojciec to jest to też gołąb. Sierotka. Półsierotka, sam karmił go ojciec. Ojciec też nie byle co, można powiedzieć, bo 81-40 jest u mnie nawet na zdjęciu. Mówimy o gołębiu 37-07. Tak? 07, tak. Tak, o tym olimpijczyku. Jego ojciec jest 81-40 i był w 10 roku w tym Mistrzostwie Polski w tej czwórce najlepszej na gołębniku, w tej drużynie GMP, jak również w kategorii maraton. W kategorii maraton z dwóch lotów, bo u nas dwa loty tylko w maratonie żeśmy lecieli, czyli zrobił trzy bodajże tam 60 czy 70 koficę, także dwa czołowe konkursy z maratonu jego ojciec zrobił. No i mi się wydaje, że po prostu on dużo wartości odziedziczył po ojcu. Z tego względu, że on jako roczny, matka jego, tak jak mówiłem, zjadł jastrząb, ale matka wywodziła się z pary całej, która jest właśnie tam na stronie. Są to dwa gołębie Belgii i DV-ka, niemiecka samica i Belg.
ale bardziej to są głębie do 600 km. A ojciec właśnie robił te maratony i chyba tutaj mówię ten 07, odziedziczył po nim krew, bo on jako roczny ten 07 był najlepszym gołębiem w Polsce już, nie tylko, że na olimpiadę poszedł, ale był najlepszym gołębiem w Polsce w konkursie redakcji w kategorii C, czyli w tych dalekich lotach. I nie wiem, czy był kiedyś wynik, no może tam koledzy mnie poprawią, jak ktoś będzie wiedział, czy lepszy wynik z trzech lotów C kategorii w jednym roku miał jakiś gołąb w ogóle w Polsce kiedyś, bo on miał 1,21 koeficjent z trzech lotów w cenie, był najlepszym lotnikiem w Polsce, także ta chyba krew z ojca tak bardziej spierała na te dalsze loty, że radził sobie już jako roczny, nie? A ojciec się z jakiej gołębi wywoził? A ojciec się wywożył z gołębi obu dobinałów od Carboniego. Samczyk to był też nie przypadek, bo to był wnuczek olimpijczyka Mister Everen Carboniego. Kopmana, tak, to jest wnuczek, czyli ten u mnie w Rozpłodzie to był wnuczek, a matka jest córką olimpijki Carboniego, konkretnie Niny. Nina była na olimpiadzie w Ostendzie, też walut. Ja mam córkę tej Niny, no na tą chwilę ojciec nie ma już go rok czasu, zginął, wyleciał mi z wojlery nieszczęśliwie, jak rozdzielałem samiczkę od samców jesienią. No padł chyba ofiarą jastrzębia, bo w ogóle się przez kilka dni szukałem wszędzie, nie pojawił się w ciągu praktycznie pierwszego dnia już znikł, także raczej go chyba jastrząb, bo który nigdy nie lata, przez parę lat wiadomo, nie radzi sobie. No i nie mam już tego ojca, czyli tego Carboniego samczyka oryginalnego, jest tylko ta córka Niny tej olimpijki, czyli babka 07. Z drugiej strony znowu, jeżeli chodzi o dziadków tego 07, jest to taka ta słynna już para, gdzie powiedzmy dziecko ich tam na Słowacji tak bardzo ładnie latało w tych mistrzostwach świata, gdzie tam gołębi młodych, tak, gołębi młodych w Nitrze, co były rok temu, tam wspólnie z Radka gołębiem tam co wylatały też drużyną dla Polski, to pierwsze miejsce. Także też to nieprzypadkowe gołębie i jest to DV-ka wnuczka Flicera, a ojciec to jest taka mieszanka krwi Vandenabele, Verbre i bodajże coś tam jeszcze, jak ta pamiętam. Ta wnuczka Flicera to jest ta, którą nabyłeś na aukcji w Miliczu? Nie. To jest wnuczka Flicera, którą przypadkowo kupiłem po prostu od takiego Niemca, bo to nie jest o oryginalnym rodowodzie drapy. Jest to, ten Niemiec ma syna Flicera, a ja po tym synie Flicera od tego Niemca kupiłem ją. Także to już jest na rodowodzie innego Niemca zupełnie. Tak to wygląda. No to i to są właśnie dziadkowie z drugiej strony właśnie tego 07. Jeżeli chodzi o tą 37-31, tą samicę, ona bezpośrednio wychowana została u mnie właśnie po tej drapie, którą kupiłem w Miliczu. Konkretnie właśnie w Miliczu była kupiona jej matka. Ojciec za to był kupiony od Pitmana. Przywiózł mi go na Świętą Annę, dokładnie chyba w 2008 roku na jesień, bo w 2009 od razu 3 młode były uchowane, 2 zostały po lotach, no i w tych dwóch właśnie jest ta olimpijka, tak super później latała od rocznej. No jest jeszcze jej brat, ale już słabiej dużo latał jak ona, chociaż miał takie prześlizgi, że i w dziesiątce w oddziele siadał, ale dużo, dużo słabiej jak ona. Także ojciec oryginalny Pitman z tej linii Fineke, to jest Imbret. Tak, to jest wnuczek jej, po synie razy wnuczka, także tak z bliskiego pokrewieństwa. No nie przypadek, bo tutaj też na filmach właśnie twoich oglądałem, siostra jego, też podstawa tam hodowli Łebelewicza, to tak, jest z tej samej pary, dokładnie z tej samej pary, także ta para najbardziej udana była. Mam, to jest samczyk u mnie, tak. To jest u mnie cały czas ten gołąbek, tak, to jest samczyk, jest. Który rocznik od 2008? On jest u mnie w 2008 był, ale on jest z 2006. Czyli taki sam jak u Piotra praktycznie. Piotra chyba starsza jeszcze, no nieistotne. W każdym razie to jest ta sama para gołębi. I także to mówię, jednak to nie przypadek, że jednak ta para super wydawała. No ale niestety u Pitmana już od 2 chyba czy 3 lat nie ma młodych z tej pary. Ojciec nie płodzi tego, co jest właśnie u mnie i tam u tego kolegi. Matka na pewno już wcześniej przestała nie ziaja, bo była jeszcze starsza, także praktycznie już takich gołębi już nie kupimy. Ostatnio przypomnijmy, mogliśmy sobie nabyć syna z tej pary, o której mówiłeś, 3707 razy 3731. A tak, był na 2011 aukcji. Roku, tak? To był czy 12? Tak, dokładnie, z tej pary olimpijskiej był syn. Też tak, była taka ewenement, bo takie parowanie dwóch podwójnych olimpijczyków to jest bardzo, bardzo rzadkie. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek takie było. To kiedyś. Nawet one nie były specjalnie parowane, bo wie, tak leciały praktycznie jak od roczniaków ich partnerowie poginęli jako roczne w czasie lotów. Jednemu i drugiemu zginął partnerka i same się wzięły w parę po lotach i już jako dwulatki leciały same jako para, tak?
i jako trzechlatki przed Nitrą leciały jako para, nie? Także, no i kilka razy się zdarzyło. W tym roku, gdy poszły na wojlerę, zostały, że tak powiem, rozdzielone, ale nie z tego względu, bo chciałem jeszcze coś razem z nim uchować. Niestety samica obraziła się na mnie, ta 37-31, poszła na gołębnik na wojlerę, na inny gołębnik. W ogóle przestała reagować, nie chciała się ląż, nie chciała do celi wchodzić, więc tego 07 samczyka od niej zabrałem, sparowałem z inną samicą, trochę to wiosną potrwało. Do niej dałem innego samca, nie chciała się wziąć w ogóle w parę, nie pasował jej w ogóle gołębnik. Tak straciłem pół roku, straciłem już wtedy wiele dobrych gołębi w maju, w 13 teraz na lotach, także tak pechowy ten 13 rok. Później, gdy puściłem w parę już wdowce, to nie, wiedziałem, że o nic już nie lecę. Praktycznie puściłem wdowce, dałem ją znowu na ten gołębnik swój, gdzie była, poszła w parę, wszystko pięknie, więc mówię, ale to już jest wszystko późno, żadnych młodych w tym roku z niej nie uchowałem, nic. Ta samica po prostu dostała jakieś blokady. Czyli ta samica 37-31 w ogóle nie chciała mi się na drugim gołębniku moim wziąć w parę, nie chciała się. Myślę, że w przyszłym roku pójdzie to wszystko normalnie, jest już na tym swoim gołębniku, teraz będzie wiosną, na razie nie będę jej zmieniał gołębnika, jest taka uparta, że po prostu tu tylko jej pasuje, nawet taki przypadek, wziąłem ją wtedy z tego drugiego gołębnika, przyniosłem na chwilę na gołębnik wdów, gdzie była jako wdowa też na ten, więc ze mną się brała w parę, tak od razu ożyła, nie? Zaniosłem ją do góry znowu na gołębnik rozpłodowy, jak mróg znowu się działa, także no, ma ciężki charakter, nie wiem, chociaż mnie pocieszył taki pan, bo zadzwonił też do mnie odnośnie tam współpracy z tych ferwortów, właśnie coś był zainteresowany i mówił, że ta Fineka Olimpijka, nie znam tam historii, tylko to co on mówił, ta Olimpijka, czyli jej prababcia już, ojca babka, taki coś to samo przechodziła, bo gdy została sprzedana, kupiła Japończyk. Japończyk w Stanach mieszkał. Tak, i prawdopodobnie przez 2 lata nie chciała w ogóle się nieść. Po prostu nieść. Właśnie to samo i później wróciła normalnie do normy i zaczęła, a tak to nie chciała w ogóle się lęgnąć. Także mówię, no oby to był tylko to, że jakieś geny odziedziczyła w ten sposób po tej swojej prababce. Czyli ta, może w przyszłym roku. Ta 37-31 to ojcem jest jej ten Pitman, o którym tak, mówiłeś, a matką jest drapa i to jest półsiostra Flicera. Tak, półsiostra. Te dwa olimpijczyki, o których mówiliśmy, 37-07 i 37-31 mam już załatwione. Powiedzmy teraz coś może o tych kolejnych olimpijczykach. Kolejny olimpijczyk to ten 81, może 47, bo to jest ten, mówię, taki zasłużony. On chociaż był tylko w Poznaniu, później tak mu przez moją głupotę nie poszedł na Budapeszt, bo mógł być też tam swobodnie na wystawie europejskiej, tak. Jeszcze później był rok lotowany, był najlepszym lotnikiem w samcach w Radomsku w 2012, czyli w zeszłym roku, mimo już że czterolatkiem był, to był w samczykach najlepszym lotnikiem. On wywodzi się bezpośrednio po deklaku, po 245 od Reimera. Deklaku Manfreda Reimera. Tak, tak, z 6 roku, ten gołębik jest u mnie na rozpłodzie. Też taka dziwna historia, no wiadomo, tych gołębi parę lat do tyłu przerzucałem dość dużo, zmieniałem, szukałem takich coś super, no i też po pierwszym roku wychowałem właśnie tego olimpijczyka 47 i 46 brata, dwa były. No jak to loty młodych, one akurat na lotach młodych nie błyszczały, miałem inne szybsze gołębie, które bardziej gdzieś mi tam przypadły do gustu, więc ojca sprzedałem tego właśnie, tego olimpijczyka 47, ojciec był sprzedany. No trwało, proszę, nie, mówimy o tym deklaku cały czas, tego deklaka sprzedałem, no potrwało to dobre, to był 8 rok, na jesień był sprzedany, jak to były młode. Także potrwało to do 2011 roku odzyskiwania tego ojca. Jak już ten był na olimpiadzie, a nie było ojca, nie mogłem go odzyskać. No później ten pan akurat wyjeżdżał za granicę, więc sami odesłał tego deklaka. Po prostu za tą samą kwotę, co kupił ten deklak, ojciec jest u mnie od 11 teraz roku, już znowu z powrotem w rozpłodzie. Jest to deklak od Reimera. To jest matka, ten deklak, przepraszam, co ma w rodowodzie tego gołębia 1100? On jest synem 1070. 1070. To są 1070. Dwa takie charakterystyczne, które też dawały dobre potomstwo. Tak, bo 1100-1070 to są bracia. Tak. To są ogólnie bracia i to są takie dwie linie u Reimera, gdzie on dużo gołębi z tego po prostu uchował się i sprawdzały się, tak, no chociaż mówię, no nie ma takiej pary czy gołębia, żeby wszystko było stuprocentowe. A nie ma z którego możliwości. Roku był ten ojciec, o którym mówisz? Ten ojciec tego 80-47 mojego olimpijczyka jest z 6 roku. 245 numer. Masz go jeszcze teraz. Tak, oczywiście, jest jasno nakrapiany, też o podobnym oku. A matką jego jest samiczka od Wieśka Bytnera. Miałem dobre kontakty z Wieśkiem Bytnerem z Iławy.
Oddział 0241. Jeden, tak, to tak. Powiedzmy, tak. Dlaczego tak podkreślamy, ponieważ nazwisko Bittner odmieniamy jeszcze Poznań. Bittner. No. Bittner Józef jest z oddziału tam pod Opolem, jest właśnie kolega Arek Bittner ze Swarzędza i Wiesław Bittner z Iławy. To trzeba rozróżnić. Tak, tak. Wiesław Bittner no, jest też od owca znany, też swojego czasu i czwarty w Polsce w GMP, bodajże to było. Czyli mu, przepraszam, troszeczkę tak niesportowo, bo on trochę łatwiej mu było, bo on korzystał dużo z dostaw, które mu jego kuzyn, bodajże pan Szalkowski, no, dostarczał ale... i to było i Gołębia, pamiętam, miał Antona Deignera, miał tak, Zewensa, tak. Miał dostarczał, Gołębie, Heinza Meyera. No dokładnie, no, ale nie zawsze, jak to wiem, z tych dostaw tego szwagra był zadowolony. No ale to nie mówmy o tym. Powiedzmy może szczerze teraz o tym czwartym olimpijczyku, bo to już jest właśnie oryginał Wieśka. To jest oryginalny Gołąb. Ja od Wieśka kiedyś przez 2 lata brałem trochę młodych, bezpośrednio do lotu lotowałem, nabywałem od niego i lotowałem, nie tylko szukałem do rozpłodu nowych gołębi, ale i automatycznie kupowałem młodych gdzieś tam. I między innymi tam i u Młota, i u Wieśka chodzi właśnie. Tego, Bittnera. Tego 7330. Tak, 70, to jest 241 oryginalny, tak, go, tak, tak. Jest tam na zdjęciu. To jest olimpijczyk w klasie tej D, właśnie w Poznaniu był. No i to jest właśnie oryginał. No, na jest internecie oryginał. Jest jego zdjęcie. Tak, jest oczywiście na mojej stronie. Sobie. Jest na mojej stronie. No on później po prostu był sprzedany, jego nie ma od Olimpiady Poznań, po prostu nie ma historii. Pamiętam, bo wspólnie tutaj wysyłaliśmy rodowody dokładnie, do klienta. Dokładnie, był to tak. O pieniądze nie pytam za ile, ale widzimy tutaj, kolega się na pewno wzbogacił na tym. No nie tak do końca, bo jakby przejrzał te wszystkie wydatki, jakie wiadomo w tego jakby się kładzie i co się kupowało, także to tylko częściowo się zwraca, jak to się mówi. Także, no ale na tym polega hobby, trzeba to lubić. Na hobby się właśnie. Wydaje, to się gdzie indziej zarobi. No właśnie o to chodzi, na tym się nie zarabia. Tutaj jak się zwróci już, to już jest fajnie, to już jest dobrze. Wiesz, też powiedzmy, że to co, o czym rozmawiamy, o gołębiach, to też kolega, to wiąże się z dużymi wydatkami, zwłaszcza na te gołębie rozpłodowe, które kolega posiada. Bo jeżeli ktoś się orientuje, to wie ile trzeba zapłacić za gołębie wywodzące się z hodowli Andrasa Drapy, czy Carboniego, takie te właśnie po olimpijczykach. No właśnie, no bo tutaj kupić, a kupić pieniądze. To jest różna, to są dwie, jak to się mówi, dwie wersje, bo tak, kupuję na przykład coś, przypuśćmy, no powiedzmy od Drapy, no można tam kupić za 100 euro, a można kupić za 2000 euro, no to jest właśnie ta różnica, nie, co się kupuje, bo nieważne, no ja tu jeszcze może powiem, że te gołębie, które mam tam w rozpłodzie, to nie to, że na przykład są od Deignera, tam te szelency, właśnie ta linia Maestro, przypuśćmy, no mam ich 2-3 na tą chwilę, są to takie gołębie, co fajne gołębie z nich wychodzą. Nie to, że ja ich kupiłem 3, są 3, ja ich miałem 14. Wiem, bo jednego nawet sam odkupiłem od ciebie. Chyba tak, no. W każdym razie było ich 14. Ach, to był inny przypadek. Spokojnie, ale bo to wiesz, to później. Tak. Ty będziesz informowany o tym, że to już jest stara samica i różnie trzeba się tłumaczyć. Tak. Kontynuujmy dalej. W każdym razie ci powiem, że było ich 14 i tu przez 2 pierwsze lata to było usuwanie ich po kolei, które były mniej wartościowe, które gołębie ginęły po nich i tak dalej. Także wiesz. I praktycznie 3 zostały z 14, nie? Te co są u mnie w hodowli. To same mamy, jeżeli chodzi o deklaki na przykład. To jest ta sama, też ich było ponad 10. Z czasem zacząłem usuwać po kolei po prostu z tego względu, że no nie wszystkie spełniały te wymagania. Bo deklaki, bo te głównie od Manfreda Reimera, które były, to one pochodziły też z różnych źródeł i tak właśnie tak, też no nabywane i tutaj, na miejscu w Radomsku i też bezpośrednio od niego chyba też, nie? Tak i tam już później Radek zaczął jeździć, kolega do niego bezpośrednio, też tam coś odkupiłem. Ale już wtedy wiedzieliście co chcecie konkretnie? Mniej więcej tak, ale to się też, bo wydawało się, że coś jest ekstra, no, z tego co niby tam wcześniej coś było, a okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. No to jest gołąb, mówię, brat bratu nierówny, jeden będzie lepszy w lotach, drugi lepszy w rozpłodzie i tu ciężko. Także to mówię, i deklaków, czy tych szelensów, czy na przykład powiedzmy kiedyś przerabiałem te Ardeny też, no nie mam ani sztuki, bo jednak z czasem po prostu no nic z tego gołębie. Nie były jakieś tam przebłyski po prostu, że coś pojedynczego, ale żeby jakaś ciąg było tych dobrych wyników i tak dalej, żeby... Mówiąc, jak to mówią, szału nie ma. Szału nie było i były usuwane, także do tej pory nie mam w ogóle żadnego. Też tutaj studiowałem trochę tych prangę różnych, no mam tam z tego prangę jeszcze chyba 2 sztuki. Czyli te, ale... co są, można powiedzieć, że te, które masz u siebie teraz na stronie i tam w rozpłodzie, są też takie po tej dużej selekcji. Tak, to już są po selekcji gołębie.
takie przesiane, można powiedzieć, bo tam z kilkunastu są dwa, są trzy z danego hodowcy. To ile masz w rozpłodzie tych głębi teraz? No jest i w granicach, wiadomo, mój rozpłód od zeszłego roku i w tym roku już wrzucam dużo swoich gołębi u siebie uchowanych, czyli gołębi takich po prostu na moich obrączkach, że tak ich nazwę. Także mam wszystkich około 20 coś par w rozpłodzie, ale tych na zagranicznych obrączkach jest około 30 sztuk jeszcze. Także jest ich, no może tam dokładnie, bo część tych gołębi wiadomo na stronie jest, ale są niewykasowane, co ich już w sumie nie ma u mnie. A po ale prostu... potomstwo jakieś może po nich jeszcze jest. Ale właśnie tu chodzi o to, że po niektórych tych gołąbkach w rozpłodzie już mam, tak jak w tym roku zrobiłem sobie na pokrewieństwo, na przykład dwa szelęce ze sobą parę, puściłem sobie dwa mutki takie młode, zimbrezowane, zostawić sobie do rozpłodu. Także praktycznie jest około 30 sztuk tych zagranicznych gołębi jeszcze w rozpłodzie. Czyli powiedzmy, że krótko mówiąc, będziemy mieli teraz na sprzedaż trochę tych gołębi z rozpłodu i za chwilkę też o nich będziemy dalej rozmawiać. Kolega nam więcej powie właśnie o tych gołębiach rozpłodowych, które będziemy mieli na sprzedaż. Tak? No, dokładnie. Dobrze. A jeszcze tak jedno pytanie mam. Tak, tu mówiliśmy o tym gołębiu Wiaśka Bytnera 7330, który u Ciebie był olimpijczykiem, ale nie wspomnieliśmy, z jakich gołębi u niego pochodził właśnie. Nie mam rodowodu, no bo wiadomo, rodowód poszedł z gołąbkiem. Nie pamiętam. Z jednej strony na pewno był... Heinza Meyera? Ten z jednej strony, nie chcę strzelać teraz, z jednej strony, z tego co pamiętam, tym bardziej, że to było po olimpiadzie w Poznaniu dość dawno, z jednej strony na pewno tam były szelęce od Deignera. Na ja pewno gdzieś lodowód właśnie tego gołębia. Gdzieś tam będzie, to, mi się wydaje, że to ty szybciej może odnajdziesz. Może mi się uda go znaleźć i wtedy po prostu jak można by było tam, nie będziemy tak, tworzyć, tak. Ale postaram się, bo ja go mam zeskanowany, także... Myślę, że gdzieś tam gdzieś to jest. Tam w każdym razie na pewno tam było coś z Deignera, z szelęców jednostronnie. Z Maestro 1, tym Deleusa. Tak, z tych Deleusów właśnie. To dość dobre gołębie były, do krzyżówek nawet i tak dalej. Ale mówię, szczegółowo nie powiem, co tam jeszcze było, bo kojarzy mi się też prangę, że tam było włożone te chyba z jednej strony coś tam było z prangi dołożone, ale nie chcę tu strzelać, z czego on dokładnie wychodził, bo już nie pamiętam. Także kolejną część naszej rozmowy z kolegą Waldkiem zakończymy. Bardzo dziękujemy za tak obszerną informację o swoich gołębiach. Postaramy się tutaj kolegę jeszcze i tak odwiedzić wielokrotnie podczas sezonu lotowego, następnego. Będziemy mu kibicować, ażeby wyniki, które miał w latach poprzednich, powtarzał w przyszłości. Także na razie dziękujemy, dobry lot, do zobaczenia. Do zobaczenia.